czego nas uczy anime i czego możemy wnieść dzięki temu do naszego życia. Dziś zaprezentuję Wam kilka przykładów tego, jakie rzeczy uczy anime. Oczywiście to nie jest wszystko i jest pewnie więcej rzeczy, ale właśnie w dzisiejszym odcinku zaprezentuję kilka przykładów, które według mnie są bardzo ważne, a są przekazywane w japońskich animacjach. Żeby było ważne, anime jest różne. Nie tak, że wszystkie anime są po prostu zboczone albo i wszystkie inne anime są głupie. Jest to tak samo jak z książkami, z grami czy filmami. Jest wiele tytułów, które są różne i przekazują różne treści. Dzisiaj przyjrzymy się tytułom i treściom, które są bardzo ważne. Zapraszam do materiału. Metoda prób i błędów Naruto, czyli to, że od razu nie rodzimy się super utalentowani, nie jesteśmy osobami, którzy od razu wszystko robią znakomicie. Dobrym tego przykładem jest anime Naruto, gdzie właśnie główny bohater, czyli Naruto, od razu nie jest najlepszym shinobi. Po wielu próbach prób i błędów udaje mu się właśnie takim stać. Anime dobrze uczy tego, że właściwie wytrwałość, metoda prób i błędów, cierpliwość i długie treningi i systematyczna praca naprawdę skutkują tym, że osiągniemy swój właściwy cel. I nieważne, czy chcemy być w przyszłości, nie wiem, malarzem, piłkarzem, czy choćby piosenkarzem, czy kimś innym, nie wystarczy, że ktoś się urodzi z talentem, ale najważniejsze jest to, żeby po prostu trenować i uczyć się czegoś bardzo dużo, dużo razy, żeby wyćwiczyć to właściwie do perfekcji. I właśnie dobrym tego przykładem jest właśnie nasz główny bohater Naruto, który metodą prób i błędów stał się tym, kim po prostu bardzo chciał być. Moim zdaniem anime te przekazuje bardzo dobrą treść. Oczywiście są też inne treści, ale przede wszystkim tego, że na początku Naruto dostawał dużo bęsków, żeby później właściwie nie dostawać ich prawie w ogóle. No i moim zdaniem te anime jest bardzo dobre, dlatego że przekazuje bardzo ważną treść, czyli to, żeby się nie poddawać i trenować. Nawet jak już będziemy myśleli, że już jest wszystko do dupy, to żeby i tak trenować i walczyć o swoje metodą prób i błędów, bo nawet największa porażka może się okazać najcenniejszą lekcją w życiu, żeby kolejna próba okazała się wygraną. I pamiętajcie, że to nie jest tak, że od razu zbędziemy na samym szczycie. Nawet najmniejsze kroczki mogą się okazać w przyszłości największymi krokami do osiągnięcia tego, czego chcemy. Więc na pierwszym miejscu jest to metoda prób i błędów i anime, które to uczy, jest to na przykład bardzo kultowe. Naruto. My lecimy do kolejnej rzeczy. Miłość oraz przyjaźń nadaje życiu barw i jest bardzo ważna i należy ją pielęgnować. Dobrym tego przykładem jest anime Your Lie in April, czyli Twoje kłamstwo w kwietniu. Bardzo fajnie to anime pokazuje to, jak miłość oraz przyjaźń, ale przede wszystkim miłość, potrafi odmienić życie. W dziecięcej traumie, jaką przeżył Arima podczas grania na fortepianie i uczenia się właściwie gry, jego życie staje się kolorowe i po tym, jak spotyka pewną dziewczynę, blond włosą Kaori. Bardzo fajne jest to anime, niestety smutne, bo tutaj uwaga, spoiler, cofnijcie sobie do momentu, w którym już powiem ten spoiler, jeśli ktoś tego nie oglądał. Nasza Kaori niestety ginie, ale i tak to po prostu pokazuje bardzo pięknie, jak nawet w młodym wieku miłość może potrafić odmienić życie i nadaje po prostu życiu barw. Pomimo tego, że życie może być naprawdę przytłaczające, pomimo tego, że życie może być nudne, słabe, to ta jedna osoba, ta jedyna osoba może nam po prostu może odmienić nasze życie diametralnie o 360 stopni i dzięki temu będziemy widzieć wszystko kolorowo, będziemy szczęśliwi, że ona po prostu jest. I moim zdaniem bardzo dobrym przykładem jest tutaj anime Your Lie in April, czyli Twoje kłamstwo w kwietniu. Bardzo fajnie opisuje miłość, jaką wiązała Arime z Kaori oraz przyjaźń, jaka ich wiązała przed jeszcze oczywiście, że miłością. Bardzo fajne anime, strasznie piękne i moim zdaniem jedna z lepszych produkcji. Właśnie Your Lie in April uczy bardzo wiele, ale przede wszystkim uczy przywiązania do drugiego człowieka nawet po śmierci i uczy wielu, wielu innych rzeczy, które są bardzo ważne w życiu człowieka, młodego jak i starszego. Czyli przede wszystkim to, że miłość nadaje życiu barw. Lecimy do kolejnej rzeczy. Zwierzęta też mają uczucia i też są bardzo ważne w życiu człowieka. Dobrym tego przykładem jest manga, przepraszam, że akurat teraz manga, a nie anime, ale manga nazywa się Starszy Pan i Kot. Opowiada ona historię pewnego starszego pana i pewnego kota Fukumaru. Kot ten był bardzo niechcianym kotkiem i żył sobie bardzo długo w sklepie zoologicznym, aż pewnego razu po niego przyszedł starszy pan, który po prostu wziął go do domu i obaj się w sobie zakochali. Pan ten niestety
niestety nie ma już żony, bo mu zmarła i cierpią na dużą samotność, ale po spotkaniu z Fukumaru po prostu się w sobie zakochali. Manga pięknie opowiada to, jak ważną rolę w życiu człowieka pełnią na przykład zwierzęta. Oczywiście nie tylko kot, może to też być pies, papuszka, świnka morska, świnka normalna, konik, no po prostu wasze ukochane zwierzę. Ale właśnie w tej mandze jest kot, który nazywa się Fukumaru. Opowiada czasami piękne historie, że naprawdę łatwo uronić łzę, o to, że naprawdę Fukumaru znalazł, wierzcie, swoje miejsce. Miejsce, w którym kocha być, bo tam jest jego starszy pan, który go zawsze chroni, go przytula, no i ogólnie się nim zajmuje. A starszy pan właściwie cieszy się, że znalazł w końcu coś, co będzie mu sprawiało po prostu przyjemność i co będzie po prostu kochał. Według mnie bardzo fajna manga, uczy przede wszystkim tego, że zwierzęta są naprawdę ważne, że też mają uczucia, że też mogą mieć traumatyczne dzieciństwo i też mogą po prostu mieć traumy z dzieciństwa i traumy z młodych lat, i pokazuje fajnie przywiązanie tego, że naprawdę człowiek i zwierzę może być naprawdę dobrymi przyjaciółmi aż po grób. Moim zdaniem manga bardzo dobra, pokazująca, jak już mówiłem, właśnie to przywiązanie człowieka i oczywiście zwierzęcia, oraz pokazująca różne fajne, zabawne, a czasami smutne historie z ich życia, ale i tak te historie są mało znaczące, jak przykrywa ich piękno miłości zwierzęta i człowieka. Moim zdaniem manga godna polecenia i fajnie pokazuje to, że naprawdę zwierzęta są ważne w życiu człowieka i naprawdę mogą odgonić samotność, przez którą wiele ludzi po prostu cierpi. Lecimy do kolejnej rzeczy. Problemy ludzkie są częste i powinniśmy z nimi walczyć. Dobrym tego przykładem jest anime oraz manga, która po japońsku nazywa się Maho Shoujo Saito, a po polsku czarodziejki.net. Manga w fajny sposób opowiada historię pewnej młodej dziewczyny, Japonki, która nazywa się Aya Asagiri. W domu ma naprawdę kiepsko, jak i w szkole. W domu znęca się nad nią starszy brat, który ją bije, jest po prostu prześladowana przez swojego brata. Jej ojciec w domu po prostu się nim nie interesuje, ma na nim po prostu totalnie wywalone, a w szkole dzieje się też bardzo duże piekło. Dzieje się takie, że jej koleżanki, w cudzysłowie oczywiście koleżanki z klasy, ją prześladują, biją i właściwie ona ani w domu, ani w szkole nie ma takiego azylu, gdzie może pobyć sama. No może na chwilę w pokoju, zanim brat nie przyjdzie i nie spuści jej oczywiście żelania, a rodzice jak gdyby nigdy nic, oczywiście, że nic nie wiedzą. Oczywiście później w mandze dzieją się bardziej takie fantastyczne rzeczy, ale nie o tym teraz. Manga fajnie opowiada problemy dzisiejszych czasów, że właściwie największe jest najmniej widoczne dla oka. Jest to to, że właściwie dużo ludzi takie problemy przymyka, mówiąc, że my jesteśmy kochającą rodziną, a realia wyglądają inaczej, że jesteśmy dobrą szkołą, dobrą klasą, a realia niestety wyglądają inaczej. Pokazuje to historię nie tylko Ai Asagiri, bo później poznajemy inne dziewczyny, które mierzą się z podobnymi problemami, inna jest też prześladowana, druga jest zbita, trzecia nie ma rodziców, bo straciła ich w bardzo tragicznych okolicznościach i sama to widziała na ich oczy. Trzecia jest wykorzystywana seksualnie i naprawdę bardzo, bardzo dużo innych rzeczy. Moim zdaniem manga ta, jak i anime, uczy przede wszystkim tego, żebyśmy byli świadomi, że takie problemy istnieją i żebyśmy reagowali na to, ponieważ jest to bardzo traumatyczne, nie tylko dla oczywiście osób, którzy w tym biorą udział, ale dla nas każdych, bo to nie jest wina jednej osoby, tylko nas wszystkich, że my po prostu nie reagujemy na takie rzeczy. Moim zdaniem manga czarodziejki.net, jak i anime, które ma trochę inną nazwę, czyli Maho Shoujo Saito, jest genialna. Fajnie opowiada historię dziewczyny, która właściwie nie chciała żyć. Moim zdaniem anime, jak i manga uczy tego, że właściwie ludzie mają problemy, a problem tym jest agresja, jest tym znęcanie się nad słabszymi osobami i właściwie takie osoby później nie mają celu w życiu. Są bardzo zagubione w sobie i moim zdaniem powinniśmy takim osobom pomóc i reagować, a nie przymykać oko, że ale my jesteśmy kochającym rodzinką, a rzeczywistość jest taka, że jest po prostu tragiczna i niestety smutna. Moim zdaniem bardzo fajne wartości przekazuje ta produkcja, i czy to manga, czy to też anime. Ja akurat czytałem mangę, więc trochę opowiadam na temat akurat mangi. Oprócz tego oczywiście w tym anime są inne morały, które też są przekazywane, ale moim zdaniem największym morałem jest to, że właściwie, że problemy ludzkie są częste i powinniśmy z nimi walczyć, czy tego chcemy, czy nie, żeby po prostu żadna osoba nie żyła w traumie. Oczywiście może moje słowa są rzucone na wiatr, ponieważ dobrze sobie zdaję z tego sprawę, że dużo osób żyje z takimi problemami po dziś dzień, no i po prostu ten problem jest naprawdę bardzo obecny. Więc moim zdaniem jest to anime i produkcja, która naprawdę otwiera oczy i pokazuje to, że wcale takie działania nie są dobre, a po prostu niszczą tu rodzinę i nasze społeczeństwo.
Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. W zasadzie przedstawiłem tylko cztery rzeczy, cztery morały, cztery takie ważne rzeczy, które możemy wyciągnąć z produkcji anime oraz też oczywiście z mang, czyli z komiksów japońskich. Oczywiście to nie jest wszystko. Jeśli znaleźliście jakieś inne morały, prawdy lub takie rzeczy, które możecie się nauczyć przez oglądanie anime lub czytanie mang, napiszcie z chęcią w komentarzach, z chęcią to przeczytam, z chęcią dam serduszko i odpowiem, jak ja na to sądzę. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. W tym odcinku przedstawiłem takie cztery rzeczy, które moim zdaniem są bardzo ważne i powinniśmy wiedzieć, że coś takiego istnieje i brać to na poważnie, czy to na przykład metoda prób i błędów, przyjaźń, miłość, że zwierzęta też są ważne i że problemy ludzkie są wszechobecne. Niemniej jednak mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to jest mi bardzo miło. Do zobaczenia następnym razem. Ja się nazywam Jopeczek, no i cześć!